Szanowni Państwo, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco na dniach otwartych Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy przede wszystkim młodzież ze szkół ponadpodstawowych z Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. W dniach otwartych uczestniczą też służby mundurowe oraz pracodawcy i przedsiębiorcy aktywnie działający na lokalnym rynku pracy. Liczymy, że prezentacja zaproszonych firm umożliwi doprecyzowanie miejsca na rynku pracy tym, którzy jeszcze nie wiedzą lub dopiero zastanawiają się, w jakim kierunku ma zmierzać ich rozwój zawodowy. To jednocześnie doskonała okazja do nawiązania kontaktów z pracodawcami, co w przyszłości dalszej lub bliższej może zaowocować nawiązaniem stosunku pracy. Zgromadzona młodzieży, nieotwarte mogą stać się dla Was inspiracją do wyboru zawodu, utwierdzeniem w słuszności dotychczas dokonanych wyborów, a być może skłonią do refleksji i zmiany obranej ścieżki zawodowej. Mam również nadzieję, iż Waszą dzisiejszą wizytę wykorzystacie do zapoznania się z działalnością urzędu oraz możliwościami, jakie oferuje on swoim klientom. Dla osób, które potrzebują wsparcia na ścieżce zawodowej, urząd ma do zaoferowania szereg form wsparcia, np. staże, które umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego, czy też różnego rodzaju kursy i szkolenia, które pozwolą dostosować kwalifikacje do potrzeb pracodawców. Przyszłym przedsiębiorcom proponujemy wsparcie finansowe w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Doradcy zawodowi natomiast służą wsparciem w sprecyzowaniu zawodowych celów. Kończąc, życzę Wam, aby w przyszłości mogliście się odnaleźć na rynku pracy i zapraszam do aktywnego udziału w dniach otwartych naszego urzędu. Dziękuję. Lakiernia Proszkowa to najnowocześniejsza, największa lakiernia proszkowa w regionie, w Białej Podlaskiej i okolicach. Zajmujemy się lakierowaniem proszkowym, bardzo długich elementów, wykonywaniem balustrad, więc świadczymy pełny zakres usług, począwszy od pomiaru, przez wykonanie, montaż i oczywiście opiekę posprzedażową. Lakiernia Proszkowa Biawena, SAS Jaworscy rekrutuje i na jakie stanowiska ewentualnie? Tak, cały czas poszukujemy młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, rekrutujemy na stanowiska takie jak spawacz, ślusarz, cały czas potrzebujemy stolarzy, branża się rozwija, zachęcamy młodych ludzi do podjęcia staży, pracy u nas, służymy wsparciem, pomocą, szkoleniami. Czy Unia Andragos również oferuje miejsca pracy, kogo chciałaby zatrudnić i czy były pytania od młodych ludzi, no właśnie jak wygląda praca, bądź czym jest nawet Unia Andragos? My szkolimy ludzi, na dzień dzisiejszy nie potrzebujemy pracowników, ale przygotowujemy ludzi do pracy w takich zawodach jak operator maszyn budowlanych, różnych koparko-ładowarek, ładowarek i wszelkich sprzętów, które widzimy na budowach dróg. I myślę, że to jest bardzo fajny temat ze względu na rozwój regionu, gdzie budujemy autostradę, niebawem będzie budowana kolejna trasa Via Carpatia, tak? Rozwój tej trasy, więc myślę, że to jest bardzo fajny temat dla młodych ludzi, którzy by chcieli podjąć pracę dosyć dobrze płatną i co ważne, pracę, dzięki której możemy codziennie wracać do domu, a nie jak kierowca tira, który wyjeżdża na miesiąc i go nie ma. Także zapraszamy. Jak wyglądają te programy? Najciekawsze informacje, o które pytają być może młodzi ludzie, a które Wy macie okazję przekazać. No to tak na dobrą sprawę, podstawowe pytanie to jest, w jakiej kwocie jest taka dotacja. Ona co roku się zmienia, u nas w tym roku to jest 33 tysiące. Jednym z takich wymogów, które trzeba spełniać, to jest to, że ta działalność musi być związana z doświadczeniem zawodowym bądź kwalifikacjami. Jest wymagany poręczyciel, czyli jakaś tam forma zabezpieczenia. W tym roku poręczyciel musi mieć dochód 4900 brutto po odjęciu zobowiązań. To jest osoba na wypadek, gdyby nasz beneficjent wywiązał się z warunków umowy. W tym
tym roku no, sporo osób tak po szkołach, może nie tak jak tutaj mamy właśnie dni otwarte, że bezpośrednio po takich liceach przykładowo, czy szkołach zawodowych, ale no, coraz tak jakby młodsze osoby tutaj sięgają po te wsparcie od nas w ramach podjęcia działalności gospodarczej, więc no, jest to tak jakby już można powiedzieć standard powoli, tak, że takie osoby sięgają po środki u nas. No i myślę, że no, będzie to tak jakby bardziej się rozwijać na przestrzeni lat, więc no, myślę, że jest to tak jakby wsparcie takie dość korzystne, tak, z racji tego, że tutaj nie jest tylko tak jakby u nas te 33 tysiące i tak jakby pozostawiamy tą osobę bez tutaj żadnej wiedzy. Organizujemy tak jakby spotkanie instruktażowe, gdzie omawiamy przede wszystkim, jak te wnioski wypełniać, zapewniamy też takie podstawowe informacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Co prawda nie jesteśmy tak jakby osobami księgowymi, tak, ale jakąś tam swoją wiedzę zawsze jesteśmy w stanie przekazać, żeby tą działalność tak jakby młoda osoba mogła poprowadzić. Młodzież pyta mnie, w jaki sposób założyć własną działalność gospodarczą, czyli myślą o tym, że kończąc szkołę będą chcieli założyć własną firmę, więc tutaj udzielamy informacji, jaka możliwość jest dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mówię też o tym, że my jako doradcy zawodowi mamy możliwość zbadania też predyspozycji zawodowych, czyli sprawdzenia, czy na przykład dana osoba ma kompetencje przedsiębiorcze. Mają swoje pomysły, może od razu nie mówią o nich, ale dopytują. Najważniejsze, żeby pytać i chcieć coś zrobić. Nowe doświadczenie dla mnie, tak. Dużo osób, młodzieży. Głównie takie pytanie, co dalej, tak? Po ich edukacji, no to u mnie, jeśli pośrednictwo, no to mogli uzyskać odpowiedzi na to, jakie stanowiska są pracy, jakie do tej pory, jacy pracodawcy składane były oferty na ich stanowiska, bo mieliśmy przygotowane oczywiście zestawienie takich ofert, pod kierunki oczywiście klas, które do nas zostały zaproszone. Dużo jest sprzedawców, tak, handlowiec, mechanik, cóż jeszcze? Kierowca? Kierowcy, tak, jak najbardziej. Budowlanka też, budowlanie. No i właśnie, czy to odpowiada na przykład zainteresowania młodych ludzi? Czy to są właśnie te zawody, które oni być może poszukują? Myślę, że częściowo tak, tak? Chociaż się to teraz w dzisiejszych czasach zmienia. Jednak część chce gdzieś budowlanka, handel, a część młodzieży widzi się w zupełnie innym świecie. Tak, mediów, gdzieś programowanie, projektowanie, social media. Także są podzieleni. Im łatwiejsze pieniądze, tym lepsze. Na pewno tak, takie mają niektórzy podejście. Na moim stanowisku uczniowie pytają o to, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, o to, jak przygotować dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny. Czy jest wiedza w tym zakresie właśnie wśród młodych ludzi? Z tego, co zauważyłam, to niekoniecznie, bo jeszcze nie byli na takiej rozmowie, CV nie przygotowywali, wiedzą, że gdzieś tam są jakieś gotowe szablony w internecie, ale nie do końca wiedzą, jak się za to zabrać, także widzę, że chętnie będą pewnie korzystać z naszej pomocy jako doradców w przygotowaniu takich dokumentów. A czy prawda jest złotej myśli, że im lepiej się sprzedasz, tym lepsze warunki pracy możesz uzyskać? Oczywiście, jak najbardziej. Co jest takiego ważnego w tym momencie? Co szanują, co poszukują pracodawcy, a czego być może brak wśród osób, które poszukują w tym momencie pracy? Ciężko stwierdzić, to chyba zależy też. Znajomość języków to chyba zależy od rynku pracy. Na naszym bielskim rynku pracy chyba niekoniecznie, no już jakbyśmy się wybierali na warszawski rynek pracy, to z reguły jest język angielski, to nawet w takim średnio zaawansowanym stopniu wymagany. U nas na naszym rynku bielskim raczej rzadko się spotyka. No teraz tak naprawdę, pracowitość, tak, chęć do pracy, no wiadomo, otwartość. Teraz otwartość, dokładnie, chęć uczenia się, tak, rozwijania się. Jesteśmy bardzo zadowoleni, młodzież dopisała, przez wszystkie 3 dni przewinie się jeszcze, myślę, tak około 500 ludzi. Młodzi ludzie zainteresowani, pytają, zainteresowani swoją przyszłością zawodową. Mamy dużo do zaproponowania, służby mundurowe, pracodawcy z różnych branż, także myślę, że wyszło bardzo dobrze. Podobne wydarzenie również w Międzyrzecu Podlaskim w Filii. Tak, z tym, że tylko jeden dzień, to był czwartek, również młodzież dopisała, pracodawców było również sporo. W Międzyrzecu gościliśmy firmę Strabag, firmę Wipasz, firmę Karol.
i dr Gerard. Przede wszystkim chcieliśmy się przedstawić naszym Bielczanom, że jesteśmy, działamy i szukamy właśnie osób do pracy. Zazwyczaj zadają pytania właśnie przeróżne o specyfikę pracy, czym się zajmujemy i na jakie stanowiska poszukujemy. Na jakie? Na asystenta, na doradcę handlowego i na sektor logistyki. Czy praca w takiej firmie jak Castorama, branża budowlana, handlowa, to ciężka praca? No, wymaga to, doświadczenia? Niekoniecznie. Na starcie nie wymaga doświadczenia. My wszystkiego uczymy. Doświadczenie zdobywamy z czasem. Więc aby mieć nastawienie, aby mieć chęć do nauki, to jest najważniejsze. Myślicie, że na rynku bialskim dobrych pracowników da się znaleźć? Da się jak najbardziej. No, jesteśmy w trakcie rekrutacji i już to widzimy, że są takie tacy ludzie. Jakich informacji najczęściej udzielacie osobom, które pytają o Castorama w Białej Podlaskiej? No przede wszystkim udzielamy informacji, gdzie jesteśmy, no to zazwyczaj pytają. No i czym na danych stanowiskach się zajmują ludzie? Pytają o zarobki? Też się zdarza, ale zarobki są przeróżne. Na tę chwilę nie mamy podane, bo to są, no to jest płynne w zależności gdzieś tam od doświadczenia, od tego co umiemy, co sobą też reprezentujemy, więc dostosowujemy te pieniążki różnie. No, firma Zamel działa w branży motoryzacyjnej. Prowadzimy usługi typu stacja diagnostyczna, typu naprawa samochodów, serwis olejowy, montaż instalacji gazowych, wymiana kół w tej chwili, zapraszam, oraz serwis klimatyzacji. Z Urzędem Pracy współpracujemy już bardzo długo. Często korzystamy tutaj z ich wsparcia, jeżeli chodzi o szkolenia, jeżeli chodzi o dofinansowanie miejsc pracy. Tak samo szukamy tutaj kandydatów do pracy. W tej chwili potrzebujemy mechaników i elektromechaników samochodowych. Pracę mamy od zaraz. Jesteśmy tutaj też, współpracujemy z bielskimi szkołami i uczniowie szkół odbywają u nas praktyki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych. Także zapraszamy chętnie wszystkich do współpracy z nami. Gdzie się firma Termobud mieści? Firma Termobud jest siedziba w Olszynie. Ogólnie nie prowadzimy żadnego biura, przyjmujemy gości interesantów na budowie, aby mogli na żywo zobaczyć produkt, jaki proponujemy do budowy domów. Ten produkt to co widzimy? Tak, jest to technologia IZODOM 2000 firmy ze Zduńskiej Woli. Od 30 lat produkują w Polsce elementy i od 30 lat stawiamy domy w Polsce, aczkolwiek większość produkcji szło za granicę, Skandynawia, Ameryka. Od około 2 lat jest większa ekspansja na rynek polski. U nas w powiecie bialskim jesteśmy jedyną firmą, którą oferuje tego typu domy. Jesteście tutaj dlatego właśnie, żeby się po pierwsze zaprezentować i pokazać, ale po drugie prawdopodobnie również i wy rekrutujecie bądź poszukujecie pracowników. Oczywiście, na obecną chwilę nie poszukujemy, ale na przyszły rok planujemy zatrudnienie około jeszcze 5 osób do stawiania domów.